trzeci wiek, to jest, ten, to, to, jest ta, to, to słowo, które tutaj mówi o tym, do kogo to jest adresowane, czyli do seniorów bez wątpliwości. Natomiast inicjatywa, która już od około tak mniej więcej od 50 lat gdzieś funkcjonuje w świecie, w różnych częściach Europy głównie, w Polsce przyjęła się bardzo i od tych 400 paru lat nawet w Opolu funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego Wieku, już ma takie duże tradycje, a idea jest bardzo, bardzo cenna, bo oczywiście pozwala realizować różnego rodzaju pasje i zajmować czas seniorów, ale myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że pozwala im ćwiczyć swoje umysły, ale najważniejsze z tych ważnych rzeczy jest to, że pozwala im być ze sobą, najzwyczajniej w świecie. To jest chyba najcenniejsze w tej idei. I bez cienia wątpliwości mogę powiedzieć, że w uniwersytetach trzeciego wieku gromadzą się ci najaktywniejsi i najbardziej ciekawi świata seniorzy. Ci, którym nam, osobom trochę młodszym o te kilka lat, trudno jest nadążyć nawet za pomysłami, za kreatywnością, za inicjatywami. My staramy się to robić, dlatego że polityka senioralna to jest niezwykle ważny fragment naszej działalności. Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat, kiedy nie myśli się o seniorach, ponieważ jest to jedyna z grup, która na pewno będzie rosła w najbliższych latach i też mająca bardzo specyficzne potrzeby. Dlatego nie ma co wyważać otwartych drzwi, nie ma co wymyślać tego, co jest potrzebne seniorom, wystarczy ich zapytać. Poprzez współpracę z uniwersytetami trzeciego wieku, poprzez Forum Seniorów, które przy Marszałku Województwa funkcjonuje, które pozwala nam skonsultować to, te nasze różne pomysły właśnie z punktu widzenia 60, 70 czy 80-latka. I cóż, no, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ignorować tę grupę, a zwłaszcza tak aktywnych i tak chętnych i zaangażowanych osób, jak właśnie ci wszyscy słuchaczki i słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jeszcze jedną rzecz jest ważna, że udaje nam się dzięki współpracy z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej wspierać te różnego rodzaju inicjatywy. Uniwersytety Trzeciego Wieku to bardzo takie często oddolne, zupełnie pozbawione finansowania inicjatywy, a my stworzyliśmy taki system grantowy, który pozwala realizować różnego rodzaju pomysły i przedsięwzięcia właśnie poprzez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej, które w naszym imieniu wykonuje zadanie publiczne, które właśnie polega na wsparciu tych uniwersytetów.